Jeżeli jesteśmy szczęśliwymi posiadaczami licencji komercyjnej Archicada, to na fakturze zakupu mamy dwie bardzo ważne informacje, które pomogą nam uruchomić licencję Archicada z użyciem takiego klucza softwareowego. Po pierwsze, to jest numer seryjny tej licencji, i druga informacja to jest tak zwany Authentication Key. To jest taki jednorazowy kod, wprowadzamy go. I wiążemy nasze konto Grafisoft ID z naszą licencją wirtualną, którą zakupiliśmy wcześniej. Jeżeli nie posiadamy konta Grafisoft ID, czyli to jest taka sytuacja, że np. nie korzystaliśmy nigdy wcześniej z licencji edukacyjnej Archicada albo z, żadnego, z żadnej usługi, którą oferuje producent, to musimy przejść do przeglądarki internetowej i założyć takie konto. W przeglądarce internetowej wpisujemy adres grafisoft.grafisoft.com. Możemy ten adres również wyszukać, ja tutaj użyłem wyszukiwarki Google. Możemy skorzystać z linków, które są dostępne na różnych stronach, w instrukcji obsługi. Strona powinna wyglądać w ten sposób, czyli po pierwsze mamy tutaj pod przyciskiem Sign Up możliwość, e, możliwość wypełnienia takiego formularza i założenia konta Graphics of ID. E, ta prawa strona to jest e, już w momencie, kiedy posiadamy dane swojego konta i możemy się po prostu zalogować. E, ja ten formularz już tutaj częściowo, częściowo uzupełniłem. E, bardzo ważne jest, żeby wprowadzić dane dla naszej firmy takie, jak podaliśmy podczas zamówienia programu. To pozwoli powiązać bezproblemowo nasze konto właśnie z tą licencją, którą nabyliśmy. Musimy pamiętać o tym, żeby konto, które zakładamy, miało hasło, które spełnia tutaj warunki bezpieczeństwa, które są wymagane przez producenta, czyli powinno posiadać co najmniej 6 znaków. Powinna w tym haśle znaleźć się co najmniej jedna litera, co najmniej jedna duża litera. Jedna cyfra, nie może to być adres mailowy w haśle, nie może zawierać spacji, znaków interpunkcyjnych, znaków specjalnych czy naszych popularnych ogonków, czyli znaków narodowych. Ja mogę tutaj losowo na szybko wprowadzić jakieś hasło, żeby prześledzimy sobie, o już widać, że te, te obostrzenia tutaj. Ta informacja zniknęła, musimy po prostu dwukrotnie wprowadzić to samo hasło. Klikamy przycisk Sign Up i nasze konto zostanie już założone. W momencie, kiedy zalogujemy się w naszym koncie, a ja to zrobiłem wcześniej, zobaczymy podstawowe informacje na temat naszej firmy. Możemy je w każdej chwili jeszcze tutaj zmienić. I mamy już na, jeszcze przed powiązaniem konta z naszą licencją, mamy dostęp do pewnych usług firmy grafisów, z których będziemy korzystali, jeżeli będziemy używać już komercyjnej wersji Archicada.